O nie! A co na dupie się zrobi? Mózgu, ale ja cię teraz potrzebuję. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj znowu jestem z Ewą. Nasz ulubiony team. Yeah. I tym razem się spotykamy z okazji święt. Chciałam z okazji święta. I znowu będziemy robiły challenge. Śmieszny challenge, który znacie chyba już z Halloween, tak. Bo i 4 lata temu u ciebie, i 2 lata temu u mnie nagrywałyśmy makijaż minutowy Halloween. Tak, tak. Szybkie losowanko, postać i trzeba się ucharakteryzować w minutę. Gdzie udowodniłyśmy, że się da w ogóle zrobić charakterystyczne postacie w minutę. Tak, znaczy w minutę wyglądały dosyć słabo, w sensie tak, że dało się poznać. Zdało się poznać, ale nie były, wiecie, takie bardzo dokładne, więc pomyślałam sobie, że tym razem spróbujemy w 3 minuty. Co też nie jest dużo. To wszystko zmienia. Trzeba zmienić czasem. W każdym razie w ogóle zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Poprosiłam Patrycję, moją asystentkę, żeby przygotowała nam gotowe zestawy do każdej postaci. Więc będziemy z Ewą z tej oto miseczki losowały każda po postaci. Potem wybieramy jak gdyby jedną skrytkę, którą mamy tutaj przed nami. I zaczynamy akcję. Mamy też dodatkowe jakieś takie na włosy dodatki, jakieś okularki, coś dobra. Tam. Więc możemy się ucharakteryzować jak chcemy. 3 minuty. Okej. Super. A to poczekaj, muszę wziąć ten czasomierz. Tak, dawaj czasomierz. A few moments later. Ja się zawsze stresuję, słuchaj, jak są rzeczy na czas. Ja nie wiem czemu tak jest, ale ja po prostu wpadam w taką panikę. Ja jestem kiepska w ogóle. Pod presją czasu. Naprawdę. Mi mózg po prostu wtedy, wiecie, tak to się robi taka dziurka i on tak ucieka i pa, nie? I tak, mózgu, ale ja cię teraz potrzebuję. Ja cię teraz potrzebuję. Nie. Nie będziesz mi stawiać warunków. To ja jestem mózgiem, ty nie będziesz mi stawiać warunków. Dobra, 3 minuty ustawione i teraz losujemy karteczki i nie możemy wyglądać, bo trochę widać. Okej, teraz ja. Poczekaj, a czy... O. Jeszcze? A ty już wiesz, kurczę, chciałam cię zapytać, czy miałaś jakieś faworyta, czy na przykład coś byś chciała bardzo, albo czegoś bardzo nie chciała? Nie wiem! Teraz już nie masz do ciebie. Nie wiem! Patrzcie, uwaga! Jesteś bałwanem! Będę bałwanem, a ty będziesz reniferkiem! No dobra, Ewa, bałwanek, ja reniferek. Możemy teraz wybrać nasze szufladeczki. O kurde, i tylko to musimy użyć, tylko tego, nie? No, ja mam taką zawartość. Ja mam tutaj paletkę rozświetlaczy takich mroźnych. Białą farbkę do twarzy, to dobrze. Nice, ja mam taką paletę, ja w ogóle nie widziałam nigdy tego kosmetyku. Takie jasne, rozświetlające rzeczy. O, nice. A to? Eyeliner. Glitter, eyeliner też. Tu mam pomarańczowy do zrobienia sobie marchewki. A ja to myślałam. Mam 2 linery, jeden czarny, drugi brązowy, jeden biały, coś błyszczącego, taka czerwona pomadka i czarna kredka. Jakie mamy gadżety na głowę? Są tutaj takie i są czapki jeszcze po drugiej stronie. To ja chcę taką czapkę. Czapka? A ja sobie chyba wezmę... Czapka, bałwania czapka. Rogi. O, nice! Czy to jest tuż do rzęs? Chyba jest tuż do rzęs, ale ogólnie... Bo bałwanek ma takie czarne te i ja... Aha, bo dobra, eyelinerem to sobie zrobię. Ale ogólnie nie musimy używać wszystkiego, możemy użyć tylko... No to dobrze! Co nam się wydaje. Dobra, więc jest właśnie tak... No się stresuję. Mam biały, gotowy, patrz. To start, 3 minuty. Dobra, ja zacznę sobie może... Gdzie ta gąbeczka? Od bronzera. Nie wiem, co ja robię. Najgorsze jest to, że ja już robiłam, wiesz, reniferka tylko ładnego. No i teraz jak gdyby już zapomniałam w ogóle, co ja tam robiłam. Renifer, takie Bambi jest naprawdę bardzo słodki, bardzo piękny makijaż. Dziękuję, to muszę kontrolować nos na renifera. Powiem wszystko, że się już nadzywamy, wszystko cichutko. Tak, co? Jak to jest tak mało czasu, że nie można się zastanawiać. Czuję, oddychać prawie nie można. Tak. Jezu, ja nie wiem, czy Renifer ma taki nos. Wszystko jest takie niedokładne. O, może minutę 40. Już minęła? Nie, minutę 40 została. A. Na dużą kreskę, Bambi, oko.
Bo w ogóle wiesz, że to widzę, że będę oceniać? No, więc to jest najgorzej. O. O nie, bo nie ubiłam kubiczki. Minuta nam została. O nie! Robienie po rozświetlaczem po tym sprawia, że mniej się świeci. Świecę. Po białym? No! O, to się dobrze. Włożyłam go do buzi trochę, Aga. Ojej, jak smakuje? W zębach mam. Chyweczkę, nos pomal, chyweczkę. No ja nie mam jak zrobić sobie, tylko sobie zrobię takie... O, cute! Będzie piszczał? Tak. Aha. O, piszcie. O, okej. Okay. Dobra. Ojej, jakie masz te piegi cudowne! Powiedziałam, że jesteś bałwankiem. Zgadłabym. Ja totalnie bym zgadła, że jesteś jelonkiem. Tak? Na lajcie. Od razu widać. Wszystko tutaj to, tutaj te kropeczki, taka brązowiutka jesteś. To... Dobrze nam wyszło. Obu nam dobrze wyszło. Oceniajcie, słuchajcie, pierwsza... Ja jestem dumna z nas obu. Pierwsza tura wygląda w ten sposób. Bałwanek kontra Reniferek. Więc piszcie w komentarzach, kto wygrał pierwszą turę. Pierwszą rundę. Ale ja jestem z nas bardzo dumna. I myślę, że spokojnie. Kolejnie można było w czymś takim wejść. 3 minuty. Wiesz, nawet Halloween, albo o, że Wigilia do dziadków czy do rodziców. Wiesz, na bałwankę, na Reniferka. Teraz już wiecie, jak to zrobić. Jak najbardziej. Więc piszcie w komentarzach, a tymczasem zmywamy się i czas na rundę drugą. Round 2. Fight. Właśnie Ewa przed chwilą powiedziała, że tylko nie Grinch. Tylko nie Grinch, bo teraz miałam całą białą machę i nie chcę mieć teraz całej zielonej machy. A ja chyba nie mam jakichś takich, wiesz... Nie masz preferencji. Tak, nie mam preferencji, więc chcesz, żebym ja zaczęła, czy żebyś ty zaczęła? Dawaj ty. A ty, no nie masz preferencji, no zobaczymy, no dawaj. Znaczy, jak będę miała Grincha, to nie będę zadowolona, ale... Dobra, i teraz ty... Odpakować, tak? No. Ja przez chwilę myślałam, że mam Grincha, bo zobaczyłam zielony worek. Ty patrz, ale też mają re. Zostaję w czapce. Ty też dałeś czapkę z ten i... Kurde, no trudno. Co ja mam tu w szufladce? Same zielone rzeczy, słuchajcie. A jaki piękny zielony eyeliner brokatowy. Już kiedyś tego używam do smarowania dużej powierzchni ciała. To jest bardzo trwałe. Do dużej powierzchni ciała? Tak, no. A to wygląda jak na normalny makijaż. Nie, jakieś rzęsy. Patrz, moje też ma takie, no. Rzęski mam też. Rzęsy. Jakiś błyszczący do ust. Normalny do ust. Maskara. Konturowanie. No, mam normalnie jakiś taki, wiesz, makijaż. Tu. Będziesz taką sexy Mikołajką. A ja chciałam sobie, kurczę, jak ja myślałam o tym, że jakbym chciała... Jak chciałam sobie Mikołaja zrobić, to pomyślałam, że chciałam już białą brodę zrobić, z czegoś w ogóle. Ja spróbuję zrobić Mikołaja, a nie panią Mikołaj, bo mimo, że mamy guść, czerwoną pomadkę i brokaty i w ogóle, to ja jednak chcę zostać tru świętą i chcę być panem Mikołajem. Więc zobaczymy, czy mi się to uda w 3 minuty. Dobra, 3, 4. Oczywiście, pierwsze co robię, to zaczyna panika! Ja pierwsze co zrobię, to zieloną twarz. O nie, to nie kryje tak łatwo! Dobra. Ja sobie użyję, żeby mieć czerwone policzki, to wezmę sobie to. Ojej, to jestem czerwona już teraz. Boże, klota! To właśnie widzę, taki pyłek się unosi. To jest wtedy bardziej gmenelisz, jak się dziko. Prawda! O Boże, może się to zmienić. Dobra, teraz czas na brodę. Jak to Mikołaj wygląda? Ma wąsy, takie oczy. O, totalnie tak! Rozumiem, że nie będzie używać tego linera, bo jest zbyt trwały.
Co? Który? No ten zielony. Ten zielony, tak, o Boże. Jak ja go zmywałam, to zmywałam olejem, miałam potem czerwoną skórę przez kolejne dni. O nie. No ale dobrze, jeżeli się charakteryzujesz i chcesz, że ci całą noc ładnie wszystko się działo. Nie, no to wtedy tak. Ja i duże takie białe brwi muszę mieć. Męskie białe brwi. O nie, została minuta, co? Duże męskie brwi. Ho, ho, ho! I już? Naprawdę już? O Jezu, super masz! Pięknie to wygląda! Jakie błyski. Od błyski takie. No. Papuliczka. Boże, kawaj, Mikołaj! Skrytka mi się skończyła, dobra. Skrytka się skończyła. Ej, ty, ja myślałam, że... To też jest dobre, no. Dobra, zostały 3 sekundy, koniec. Udało nam się we dwie skończyć przed czasem, no Ewie szybciej. Chyba wtedy, jak robiliśmy jakieś halloweenowe, to też szybko skończyłaś czymś. No bo to pojedyncze elementy muszą być dobrze zaplanowane, a jak już więcej, to już takie duże, to już muszę być godzina. No daj. No, ja się czuję Mikołajem, ale trochę Mikołajem Menelem. Mikołaj, ale piękny jesteś Mikołaj, bo jesteś taki Mikołaj kreskówkowy w ogóle, taki słodziutki. Takie z kreskóweczki, taką ma puchatą brodę i właśnie słodkie policzki. A ja powiem ci szczerze, że jak cię zaczęłam pierwsze, to myślałam, o Boże, zielony kot. Zielony kot. No, przez chwilę pomyślałam, że to są dwie wąsy. No bo Grinch ma takie zmarszczki tutaj takie właśnie. Pomyślałam, że to jest najbardziej charakterystyczny element, oprócz bycia zielonym całym. Ale fajnie, że dałaś mu zielone, piękne usta. Usta, tak, no. Jako taki glamour element. Grinch Glamour, ale były takie odtworzenia na YouTubie. A, żeby tak ładnie, taki taka Grinch. Pani Grinch. No, no, dokładnie. Powiedz mi jeszcze, piszesz się na to, żeby zrobić trzecią rundę? Możemy zrobić. Trzecią rundę? Zrobimy. To napiszcie, kto wygrał drugą rundę, bo ja planowałam tylko dwie, ale w zasadzie to... Za dobrze nam idzie. No i się dobrze mamie. Więc druga runda, czy Mikołaj, czy Pan Grinch. No i teraz losujemy ostatnią postać, a jeszcze się musimy zmyć oczywiście. Final round. Fight. Ja w ogóle teraz jak się zmywałam, to już zobaczyłam, że moja twarz jest tak permanentnie teraz różowa. Moja jest różowo-zielona. Taki delikatny odcień mam, bo ja jestem nowy. Z bielizny. Ale teraz zostały nam dwie ostatnie postaci, więc... Ty chcesz... Jezu, jaka żonglerka tutaj. Mam. To ja mam teraz już ostatnio. I co mamy? Ja jestem pierniczkiem, a ty jesteś elficzkiem. Elficzkiem jestem. Dobra, bo teraz w końcu zdejmuję czapkę, mogę dać tobie. Dziękuję, ale ja mam wrażenie, że ty w ogóle miałaś tutaj w tym wszystkie takie całe twarze. Full, tak. No jakieś pełne kolory. Patrz, że mi się włosy odkleiły. Ja sobie wybiorę może opaskę. Elficzka. Pierniczek to chyba. No włosy powiem. Włosy pierniczek jest. O, jest za dużo tego. Mam całą pełną taką, wiesz, wow. Wypchaną. Ja mam bronzer, żeby... Podstawa. Kolejny bronzer. Puder, róż, bronzer, rzęsy znowu. Paleta Mystic taka kolorowa. Już Boże, jest pusta. Mamy najtrudniejsze zadanie teraz, zdecydowanie. No, też mi się tak wydaje, że to są teraz takie bardzo trudne. Nie są takie charakterystyczne. No bo takie zdobienie muszę sobie zrobić pierniczkowe. No, a ja muszę pomyśleć, co ma elf charakterystycznego. Co ma elf? No znowu będę musiała sobie na pewno zrobić różowe policzki jakieś. Aha. Może jakieś piegi też. Ty, ja nie mam pojęcia, co mam zrobić. No dobra, może ja coś czuję, że tym razem to będzie... To będzie trudniejsze, tak. Bo ja nawet nie mam pomysłu i to jest ten problem, że jak się nie ma pomysłu, to wtedy... Tak, ja też nie. Ja wiem, że zrobię brązową twarz, a potem się zastanowię. A ja właśnie nawet nie wiem, czego zacząć. Start. I oczywiście znowu wiesz, co robię, to wpadam w panikę. I znowu mam zrobić różowe policzki i różowy nos. No ale znowu muszę full face. Zobacz, jakie są opalone. Tylko spieczone. Ja sobie myślę, że jestem spieczona, ty jesteś opalona. Hit. Korzystałam tak dużo zielonego, to zrobię sobie może zielone oko. Ja na razie czuję się bez tego, jak nie jak elf na pewno, nie wiem jak się co czuję, ale to nie jest. O!
Na czole, bo gdzie on się namaluje? Na czole se! Na czole, na dupie se zrobi! Na czole se zrobi! Na czole se namaluje! No właśnie robię, no! Dla wszystkich, którzy tak właśnie reagują, właśnie moja mama zawsze na czole. Dedykujemy ten film mamie Agnieszki. Tak. Pozdrawiamy. Na czole se zrobi! O, tym mogę zrobić piegi, to jest do brwi w teorii, ale zrobię tym piegi. Minuta 14. Bo to jest na twarzy zobrazowanie, charakteryzacja. No i bardzo dobrze, każdy może tam sobie... Mogłabyś robić dobrze, po prostu narysować piernika na twarzy. Czemu nie pomyślałam o tym? Mogłam po prostu narysować sobie takiego pana piernika na twarzy. Totalnie mogłam to zrobić, ale już teraz przegrałam. A ty już skończyłaś 46? Już nie mam, już nie jestem w stanie zrobić... 13 sekund. Mogę to tak kląku. Jak urocza, wyglądasz jak elfik. Długo jak klaun. Klauni elfik. Klauni elfik, może 3 sekundy. Elfik. O, już nic nie zamiast zrobić. A myślałam, że jeszcze zdarzy. Jesteś słodkim elfikiem. O Jezu, miałam tą kłopotkę. Nie widziałam jej wcześniej, po prostu hit. Ile już jest to świecące na samym środku. Ja jestem fanką tego pomysłu i tej kokardki. Wow. Ważne, ale tak jestem smutna. To jest to jestem szczęśliwa, trochę Joker. Jak jest smutny, też jest szczęśliwy. Taka prawda życia. Uroczo, mi się strasznie podobasz. Tak? No. Barbie elf. No to trochę tak jest, bo elfy są takie słodziutkie, wyimaginowane, takie dobrze, że masz dzwoneczek. No. Więc tak się prezentuje nasza trzecia tura, która moim zdaniem była najtrudniejsza ze wszystkich. Zdecydowanie, bo to najmniej charakterystyczne postacie po prostu. No i oczywiście napiszcie finalny werdykt. Mieliśmy pierwszą rundę, drugą rundę i trzecią rundę jako elf versus pierniczek. Versus pierniczek. Okay. Jak to brzmi, absurdalnie. Więc wasz ukochany team, jak zwykle zabawiał was tego pięknego miesiąca. Szykujcie się do świąt, moi drodzy. No i oczywiście widzimy się. Wesołych świąt. Dokładnie. Wesołych świąt. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa, pa. Pa.